Protest nauczycieli trwa dopiero drugi dzień, a już wywołuje duże emocje. Szczególnie wśród rodziców, którzy mają problem, aby zapewnić opiekę swoim dzieciom. Szkoda, że dzieci na tym cierpią, tak jest moje zdanie, bo syna mam w pierwszej klasie, no i też nie mamy co z nim zrobić, że tak powiem, i mąż musi brać wolne. Ja akurat nie pracuję, no ale jakbym właśnie pracowała, to bym miała problem z dziećmi. No bo mąż właśnie też poza Ostrowcem pracuje i nie miałabym z kim zostawić. Pomimo strajku, dyrektorzy placówek oświatowych mają obowiązek zapewnienia opieki tym dzieciom, które do szkół i przedszkoli rodzice przyprowadzą. Dzisiaj jest więcej, ponieważ rodzice wczoraj z nami rozmawiali, są to dzieci też tylko i wyłącznie rodziców pracujących, gdzie i mama, zarówno mama, jak i tata są w pracy. Znaczy jest jeden oddział, także jest potrzebny jeden nauczyciel w godzinach porannych od godziny 6 do 11 i od godziny 11 do 16. Rodzice, podobnie jak w poniedziałek, odpowiedzieli na apel, jaki wystosowali dyrektorzy placówek oświatowych. Dzieci w większości przypadków pozostały w domach. Musimy przyznać, że rodzice stanęli na wysokości zadania. Dziękujemy za wyrozumiałość i za nieprzysłanie dzieci do placówki, ponieważ większość kadry pedagogicznej i niepedagogicznej przystąpiła do strajku. Uciążliwość związana ze strajkiem jest mniejsza w tych szkołach, gdzie protest nauczycieli zbiegł się z odbywającymi się w tym samym czasie rekolekcjami wielkopostnymi. Nauki rekolekcyjne odbywają się w kościele, ponieważ dyrektor z tytułu rekolekcji może zwolnić uczniów z zajęć szkolnych na 3 dni. I tak właśnie zrobiłam, zostali rodzice poinformowani poprzez dziennik elektroniczny oraz na naszej stronie internetowej, na ogłoszenia na wszystkich drzwiach wejściowych. Także dzieci uczęszczają na nauki rekolekcyjne w tym momencie do kościoła. Sami nauczyciele, podobnie jak w poniedziałek, nie zmienili formy protestu. Przyszli do pracy, ale nie prowadzą zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Nasze przedszkole czynnie włączyło się w akcję strajkową. Popieramy wszystkie placówki, które strajkują. Wczoraj strajkowała znaczna część pracowników, dzisiaj też pracownicy strajkują. Strajkujemy tutaj w placówce zarówno przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także przedstawiciele Solidarności oraz pracownicy niezrzeszeni. W naszej placówce specyfika jest taka, że jest sporo pracowników administracji i obsługi i oni również wspierają nas, wspólnie walczymy o dobro polskiej szkoły. Wśród protestujących panuje atmosfera wyczekiwania. Nauczyciele czekają na kolejne rozmowy między stroną związkową a rządem. Nastroje są bardzo mieszane. Mamy nadzieję cały czas, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, dojdzie do spotkania Związku Nauczycielstwa Polskiego z rządem i jakieś kroki tutaj zostaną poczynione. Czujemy się troszkę osamotnieni w tym naszym strajku ze względu na to, że liczyliśmy, że dużo wcześniej on po prostu się skończy. Że dzisiejszego dnia nie będziemy musieli podchodzić do strajku. Ręce rwią się do pracy, ale jesteśmy, na bieżąco monitorujemy to, co dzieje się w mediach. Nauczyciele podkreślają, że determinacji im nie brakuje. Chcą strajkować do skutku. Walczymy o zwiększenie zarówno pieniędzy dla nauczycieli, ale także o zaprzestanie tej polityki ignorancji, zaprzestanie oskarżania nauczycieli, przedstawiania ich w złym świetle. Strajk zaszedł bardzo, bardzo daleko. W tym momencie, kiedy byśmy się wycofali w trakcie tych egzaminów, tak naprawdę niczego nie dokonalibyśmy, prawda? I właśnie największą niewiadomą w szkołach podstawowych jest rozpoczynający się 15 kwietnia egzamin ósmoklasisty. Nauczyciele podkreślają, że jest on zagrożony. Chcielibyśmy bardzo, żeby te egzaminy ósmoklasistów odbyły się u nas w szkole, ponieważ pracowaliśmy na to przez cały rok. Pracowaliśmy tak naprawdę, powtarzaliśmy materiał do ostatniego dnia, do piątku, kiedy czekaliśmy na informację, że w poniedziałek do strajku nie dojdzie. A już jutro, 9 kwietnia, rozpoczyna się egzamin gimnazjalny. Czy on się odbędzie? Na to pytanie nauczyciele dziś nie potrafili odpowiedzieć.